Znowu jestem zadowolony z Ole Ole. Zamówione, przywiezione. Jeszcze ciepłe. W następnym dniu przywieziono elegancko. To mi się podoba. Przerywamy plombę. W środku mamy... Cudo. Cudo, jest coś jeszcze, nie ma nic jeszcze, dobra. Cudo. Insta 360 One RS Twin Edition, czyli podwójny lens. Pachnie jak akcja, podwójna satysfakcja. Audio, mikrofony, jak słyszysz, są bardzo dobre, aczkolwiek są tak dobre, że zbierają każdy szum wiatru. Oczywiście można włączyć noise cancellation nie w kamerze, tylko w postprodukcji w aplikacji lub w programie na komputerze. W aplikacji chyba nie, ale w programie na komputerze PC lub Mac. No ale w ten czas ten twój głos, jeśli coś mówisz, zostanie strasznie tutaj zniekształcony, więc pokażę ci sampla. Sam ocenisz. Jest to action camera, więc no, raczej akcja. Sam ocenisz. Jest to action camera, więc no, raczej akcja. Co mieliśmy zrobić? Mam przyjechać zaraz do tego, zmienić taśmę i oddać kasety do wykorzystania, no. Kurwa, wyszło mi zgodę. Joanna jechała. Teraz się chyba wrócę. Albo może nie.
odpowiadanie za stary. Chyba, że chciałabym mieć takiego cukrowego tatuśka. Przeszka, ale jest trochę ciemno. No zobaczymy, jak wyjdzie. Słuchaj, konkluzja. No, muszę ci powiedzieć, że ten sprzęt na pewno jest bardziej delikatny niż GoPro. To jest pewne. Łatwo się go rozpina, łatwo się zmienia te lenzy. To są takie konektory, jak widzisz. I tutaj mamy tą bazę, tutaj mamy 360, 360, trzeba uważać, żeby nie porysować lędza. I to sobie ładnie, tak czy tak, w sumie nie ma znaczenia, bo z dwóch stron jest i baterię podpinamy, już jest zmienione. Bach, tak jak widzimy. To jest, zdjąłem tą pokrywkę, bo często ładowałem, z tego względu, że dużo filmowałem. To nie, że bateria krótko trzyma, bo bateria trzyma bardzo długo, muszę ci powiedzieć. I można to użyć jako vlogowej kamery. Można odwrócić w drugą stronę, ale w tą, no bo tutaj nie będzie nic widać, nie? Jako vlogowa kamera jest spoko. Do vlogowania dobra. Ale i tak te szumy są dość intensywne. No, bardzo szumi. W postprodukcji oczywiście można się tym pobawić, ale mogliby jakąś funkcję dać, żeby tak nie szumiło. Przewaga nad GoPro, bateria. Chociaż teraz GoPro wypuściło te nowe baterie, które się nazywają RAV, czy jakoś tak, takie jasno-brązowe. Ich jeszcze nie testowałem, więc ciężko powiedzieć, ale na pewno ta bateria będzie dłużej, czy to jest większa bateria niż te RAV-y. Mhm. No, solidny sprzęt. Jeśli chodzi o wideo, no to daje radę. Audio, to jak słyszeliście, no co tu można dużo powiedzieć, no. Solidny.